Szanowni Państwo, kapituła plebiscytu Sportowiec roku 2016 postanowiła uznać sportowcem roku najlepszym w 2016 roku zawodniczkę, która w Mistrzostwach Europy Open w Lublinie wywalczyła brązowy medal w Pucharze Polski Seniorów, nie miała sobie równych, wywalczyła złoty medal, dostąpiła także zaszczytu startu w Mistrzostwach Świata w Japonii, gdzie tokijska przygoda nie przyniosła jej medalu, ale trafiła tam na mistrzyni świata i Europy Ulianę Grebersikową, ale i pokazała, że jest zawodniczką z najwyższej półki. W 2016 roku była także mistrzynią makroregionu wschodniego, zdobyła złoty medal w wagowych mistrzostwach Polski seniorów, a następnie kolejny brąz mistrzostw Europy w Warnie. Dużym sukcesem zawodniczki było także zwycięstwo w otwartych mistrzostwach Ameryki. O kim mowa? Oczywiście o Marii Jasko. Z jakich sukcesów i osiągnięć w 2016 roku jesteś najbardziej zadowolona? Najbardziej zadowolona jestem z Mistrzostw Ameryk, na którym byłam, otwarte Mistrzostwa Ameryk, gdzie udało mi się wygrać kategorię swoją, ciężką, kobiet oraz tytuł wielkiej mistrzyni tak zwany, czyli zwyciężczynie wszystkich kategorii walczyły między sobą o miano najlepszej. Ostatni raz tytuł ten w Polsce był 15 lat temu i ja go przywiodłam znowu, dlatego jestem z niego bardzo zadowolona. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy mnie wspierają i dzięki którym dzisiaj tutaj się znalazłam. Bardzo dziękujemy, życzymy sukcesów. Dziękuję bardzo.